Telefonie dr Michał Sadłowski, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się i prawem, ale też sytuacją polityczną w Europie Wschodniej i dalej na wschód. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Bo już chyba Armenia i Azerbejdżan, to nie wiem, czy jeszcze Europa, czy już Azja, geograficznie, politycznie, na pewno jest to kwestia, przynajmniej dla mnie, sporna. Był pan ostatnio w Erewaniu, był pan ostatnio na miejscu, oglądał pan koniec tego konfliktu i tego, jak Ormianie przyjęli utratę znaczących terenów w Górskim Karabachu. Jaka była atmosfera, jak to wyglądało na miejscu? Po pierwsze, panie redaktorze, no ja tutaj muszę troszkę się sprzeciwić. No, moim zdaniem to nie jest koniec konfliktu, bo do tej pory nie podpisano traktatu pokojowego. Dopiero kilka dni temu zawarto porozumienie pomiędzy Armenią, Azerbejdżanem, Rosją o pewnym rozgraniczeniu terytorialnym, o przekazaniu terytoriów, ale też o wprowadzeniu sił pokojowych, więc to nie oznacza absolutnie, że strony zawarły pokój, tak? Czyli ten konflikt, który rozpoczął się na przełomie lat 80., 90. i teraz ta eskalacja, która trwała ponad 40 dni. Obawiam się jednak, że to nie jest zakończenie wojny, ponieważ no, Ormianie czują się choć teraz stroną przegraną. Natomiast jeżeli chodzi o atmosferę w Erewaniu, no proszę państwa, trzeba powiedzieć sobie wprost, tak, to był ogromny szok, bo przez ponad 40 dni obowiązywała w Armenii też taka cenzura wojenna, czyli nie można było mówić o konflikcie bez powoływania się, tak, bez odwoływania się do oficjalnych źródeł. A oficjalne źródła wskazywały, że armia się broni, że sytuacja nie jest beznadziejna. Natomiast dopiero po zagrożeniu głównego miasta, czyli tam Szuszy, okazało się, że Nikol Paszynian praktycznie nawet w tajemnicy przed swoim rządem podpisał porozumienie, które no, wielu odebrało jako kapitulację. Tak? To wywołało szok i Ormianie w samej Armenii, tej właściwej Armenii i w Erewaniu wyszli na ulicę. No, to też się skończyło pewnym, można powiedzieć, wtargnięciem do parlamentu i do rządu, który został no, zdemolowany. To jest ta reakcja na taką konfrontację z rzeczywistością, bo tak to trzeba nazwać, jak rozumiem, Ormianie przez te wszystkie dni konfliktu po agresji Azerbejdżanu na terytorium kontrolowane przez Armenię w Górskim Karabachu żyli w przeświadczeniu, że tą wojnę w zasadzie wygrywają, a okazało się, że przynajmniej militarnie tą fazę konfliktu przegrali i politycznie także. Dokładnie tak. No, przez 26 lat Ormianie kontrolowali Górski Karabach, wstrzymywali ofensywę Azerbejdżanu. I Ormianie myśleli, że konflikt, który będzie, bo Ormianie przygotowywali się do większej wojny, do wojny na skalę 90., ale to ta wojna obecna ich zaskoczyła, ponieważ to była już, można powiedzieć, wojna przyszłości, gdzie główną rolę odgrywały drony, gdzie praktycznie zasoby artyleryjskie Azerbejdżanu były do tej pory niespotykane. No i trzeba sobie też jasno powiedzieć, tak, byli, już są dowody na to, prezydent Francji, Rosji to potwierdził, uczestniczyli bojownicy czy dżihadyści z Syrii, również w konflikt była zaangażowana bardzo aktywnie Turcja, nie tylko dyplomatycznie, ale wojskowo, co spowodowało, że Armia Górskiego Karabachu oraz ochotnicy ormiańscy, no wprawdzie wytrzymali ponad 45 dni, ale musieli w końcu wystąpić o wstrzymanie i można powiedzieć, że taką kapitulację zawarto, ale to nie oznacza, że ten konflikt się zakończył. Bo jak powiedziałem, są siły pokojowe rosyjskie. Sami Ormianie powiedzieli, że dla nich to sytuacja przejściowa, jest to zawieszenie broni. Tak oficjalnie nazwał to również Nikol Paszynian. Więc na pewno teraz czeka nas pewna batalia dyplomatyczna i pewna batalia z użyciem argumentów, ale z zakresu prawa międzynarodowego. No a nie daj Boże, eksperci wskazują, że czy za 2, a najprawdopodobniej za 5 lat, czyli kiedy wtedy to porozumienie wygasa, wtedy może dojść do kolejnej eskalacji. Przez ostatnie 20 parę, prawie 30 lat dominował pogląd, że Armenia, mimo że znacznie mniej liczna, ale lepiej zorganizowana, a jej armia lepiej uzbrojona, jest w stanie poradzić sobie z ludnościowo potężniejszym Azerbejdżanem. Teraz się okazało, że być może siły zbrojne Ormian już nie górują nad swoimi wrogami.
Znaczy, to jest sytuacja paradoksalna, ponieważ Ormianie ewidentnie zlekceważyli Azerbejdżan, zlekceważyli kwestię samolotów bezzałogowych, chociaż o tym się już mówiło w Armenii przynajmniej od 4 lat, ponieważ wojna kwietniowa 2016 roku pokazała, że Azerbejdżan nie rozwijał te siły. Ormianie myśleli jednak, że nie będzie to użyte na taką skalę i też, że te drony nie będą tak skuteczne. Okazuje się, że te drony zniszczyły bardzo znaczną część na przykład flotylli czołgów Armii Górskiego Karabachu, Armenii i można powiedzieć, że w Armenii następuje pewien przełom myślenia o wojskowości. Myślę nie tylko w Armenii, również na przykład dla Rosji, tak, która no, co by nie mówić, ale ona wspierała Armenię w tym i Górski Karabach w tym konflikcie. Jest to pewna lekcja, no i Ormianie mówią, że muszą zmienić myślenie, przestać lekceważyć Azerbejdżan i ich metody walki, ponieważ okazuje się, że to oni przez 26 lat no, spoczęli na laurach. To jest tylko jeden element i to być może mało istotny, czyli koniec takiej militarnej i technologicznej supremacji Armenii nad Azerbejdżanem, pewnie znacznie bardziej dotkliwe dla społeczeństwa może być zmiana sojuszy czy zdrada Rosji. Tutaj są w Polsce wśród obserwatorów bardzo podzielone zdania, jak to będzie odebrane w Armenii, czy Armenia uzna, że została zdradzona przez swojego tradycyjnego sojusznika w konflikcie z Azerbejdżanem, czyli Rosję, i to będzie wynik pewnego przewartościowania postaw, czy wręcz przeciwnie, uznano, że to Paszynian jest złym premierem, a trzeba wybrać tylko dobre władze, a sukcesy razem czy w sojuszu z Rosją wrócą. Znaczy, proszę Państwa, na pewno w Armenii nie patrzą na sojusz z Rosją w skali, znaczy w takiej perspektywie zero-jedynkowej. Proszę pamiętać, że Rosja niejako może nie sprzeciwiała się temu, że Paszynian wziął władzę, bo Paszynian też ustalał to w ambasadzie Rosji w czasie protestów, w czasie rewolucji aksamitnej. Paszynian powiedział dla Rosji, że nie będzie poruszał czynnika geopolitycznego, czyli zachowa sojusz, natomiast będzie zmierzał do reform. To też było w tym czasie wygodne dla Rosji, bo klan karabachski, niestety mówiąc tak kolokwialnie, zapuścił Armenię. To również było na niekorzyść Moskwy. Natomiast faktycznie później Paszynian próbował Moskwie narzucać pewną wizję stosunków armeńsko-rosyjskich, co oczywiście nie podobało się na Kremlu i pewnie Kreml wykorzystał w jakiś sposób to, że Paszynian chciał się emancypować, natomiast no, też jest fakt taki, że to już jest tajemnica Poliszynela, że Rosja była jedynym mocarstwem, która wspierała militarnie Armenię w tym konflikcie, przesyłała uzbrojenie też z wykorzystaniem terytorii Iranu. Świat zachodni nie zareagował, mocarstwa zachodnie nie zareagowały, bo gdyby mocarstwa zachodnie zaoferowały konkretną pomoc Armenii, to Moskwa na pewno miałaby mniejsze pole manewru, więc pod tym kątem również trzeba oceniać, pod tym kątem oceniać Armenię, Rosję. No i trzeba i też wojskowi zwracają uwagę na to, że gdyby nie podpisanie porozumienia i nie wejście sił pokojowych, to siły Ormian mogły zostać okrążone w kotle, tak? Czyli po prostu część wojskowych uważa, że rozumie interesy rosyjskie, imperialne, ale w pewnym zakresie to Ormianie ponieśli tą klęskę wojskową. I w jaki sposób Rosja być może to uratowała, więc naprawdę zdania są zdania są bardzo podzielone. Ormianie są teraz niezwykle podzieleni, bo ja mam wrażenie, że Ormianie skręcą teraz jeszcze bardziej na Rosję i oczywiście skręcą geopolitycznie w kierunku Iranu, w kierunku Indii, ponieważ Pakistan wsparł Azerbejdżan dość aktywnie, będą próbowali rozwijać kontakty z Chinami, natomiast są zarażeni postawą Europy. No to jest coś, co mówią. To, co mówią rządzie Armenii, to, co mówią moje źródła w rządzie, to, co mówią politycy opozycyjni, no taka jest konstatacja. Że teraz będzie kierunek jeszcze bardziej na Moskwę. Kiedyś to byłoby nie do wyobrażenia, żeby tego typu konflikt rozgrywał się bez jakiegokolwiek udziału Stanów Zjednoczonych. Waszyngton był zaangażowany w proces pokojowy czy przywracania względnej stabilności w rejonie Górskiego Karabachu w latach 90., podobnie jak Francja. Teraz tych krajów już nie ma. Rosja odzyskała pełne władztwo, żeby powiedzieć ich terminologią, na Zakaukaziu.
Znaczy, no proszę, ja podam pewien przykład, tak? No, można wspomnieć słynną wizytę Boltona na Zakaukaziu i Bolton, to już też jest tajemnicą Poliszynela w Erywaniu, Bolton nakłaniał władze Armenii, władze i Paszyniana do tego, żeby dołączyły się do sankcji na Iran, gdzie Iran jest, no granica z Iranem jest drugą granicą otwartą dla Armenii. Jest to, no to jest, można powiedzieć, z punktu widzenia egzystencji Armenii kluczowa granica, a Stany Zjednoczone chciały jakby i administracja Trumpa chciała wykorzystać Ormian, tak? Ormianie nie dali się nabrać na tą grę. No największym paradoksem jest, proszę państwa, to, że Nikol Paszynian, tak? Nikol Paszynian, który chce jeszcze nadal modernizować kraj na wzór zachodni, został porzucony przez Zachód, tak? No niestety, no kryzys Unii Europejskiej oraz wycofanie się Trumpa z Kaukazu spowodowało, no też, że po prostu Armenia została w rękach Rosji. To jest wielki paradoks, bo Europa przez Zachód pracował przez wiele lat, tak? Przez NGOsy, przez różne struktury dyplomatyczne, żeby budować ideę społeczeństwa obywatelskiego. W efekcie ci ludzie doszli do władzy w 2018 roku, ale teraz zostali zostawieni, można powiedzieć, na pastwę innych państw. No to jest no, jeden z takich, można powiedzieć, paradoksów tego, co się dzieje na obszarze poradzieckim. Chociaż z drugiej strony to jest niepokojące, że także dla Polski, że Rosja i na ile trwale Rosja potrafiła sobie uporządkować ten region świata, doprowadzić do jakiegoś rozejmu, doprowadzić do tego, że nie leje się krew, a jednocześnie utrzymać bardzo silne wpływy w Armenii, zwiększyć swoje wpływy w Azerbejdżanie, który przecież w latach 90. no tam Rosja nie miała o tyle wpływów, że raczej jednostronnie popierała Ormian. Teraz weszła w rolę arbitra. Znaczy weszła w rolę arbitra, natomiast co jest bardzo ważne, no do gry włączyła się Turcja, co bardzo skomplikowało grę, bardzo skomplikowało sytuację Rosji. Tylko że z drugiej strony Rosjanie myślą też krótkoterminowo. Dla Rosjan rywalizacja z Turcją jest o wiele prostsza niż rywalizacja z Francją czy Stanami Zjednoczonymi w grupie mińskiej, więc niejako Rosjanie wciągają Turcję w tej grze. Z drugiej strony tą Turcję próbują ogrywać, tak? To już widać, już pojawiają się komentarze, że być może ten kanał, znaczy ten korytarz Nachiczewana do Azerbejdżanu może nie powstanie. Już Rosja zaczyna szantażować Turcję, już zaczynają się pewne gry dyplomatyczne, więc na pewno Moskwa teraz osiągnęła sukces, na pewno wzmocniła swoją pozycję na Zakaukaziu, wprowadziła, proszę państwa, Rosja utworzyła de facto bazę na terenie Górskiego Karabachu, ponieważ mamy tam jednostki praktycznie uderzeniowe, tak, helikoptery, mamy tam grady, mamy tam drony. No, czy tak wyglądają siły mirotworców? No raczej nie, więc Rosja proszę państwa, też trzeba zrozumieć jedną rzecz, że Ormianie i Azerbejdżanie przez 26 lat nie potrafili się pogodzić, tak, nie potrafili się pogodzić i to też był jakiś problem dla Moskwy, proszę państwa, bo to nie jest tak, że eksperci są zgodni, to nie jest tak, że ambasador Stanów Zjednoczonych czy ambasador Rosji przyjedzie do Erywania czy do Baku i powie, panowie, macie się pogodzić, tak, znaczy tu jest bardzo też ważny czynnik lokalny. I Rosja akurat podjęła taką grę. Natomiast ta gra będzie skomplikowana i ta gra będzie wymagała od Rosji stałego doglądania, stałej ingerencji. To będzie na pewno wymagające z punktu widzenia potencjału Rosji. No to jest jakaś tam, można powiedzieć, no, szansa w tym nieszczęściu dla Europy, bo w tym samym Rosja nie jest tak zainteresowana, znaczy nie ma tyle sił na zaangażowanie w Europie tutaj na kierunku europejskim, a będzie zajmowała się kierunkiem kaukaskim. Natomiast pytanie, co będzie dalej, tak? Czy na przykład Putin nakłoni Alijewa do powstrzymania swoich dalszych ambicji? Bo dla Alijewa było co najważniejsze to, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces, żeby wzmocnić swoją legitymację władzy, albo ta legitymacja władzy bardzo słabła, bo w przeciwieństwie do swojego ojca Ilham Alijew nie osiągnął żadnych sukcesów w kierowaniu swoim państwem, a teraz ten sukces jest. Jest odzyskanie znaczących terenów Górskiego Karabachu, duma w azerska rośnie, tak to przynajmniej łatwo można zanalizować. Jaki będzie ciąg dalszy tego konfliktu? On się tak zamrozi na lata, czy to jest tak, że za chwilę znowu usłyszymy tym razem o kontrowersywie ormiańskiej na terytorium Górskiego Karabachu? Znaczy jest kilka czynników. Znaczy pierwszy czynnik to na pewno widać, że władze, znaczy elity Armenii, społeczeństwo Armenii, to, które ma wpływ na władzę, chce wykorzystać to jako taki czynnik modernizacyjny, czyli zdali sobie, można powiedzieć, mają oni teraz przysłowiowego kaca i chcą to wykorzystać w kierunku modernizacyjnym, w kierunku likwidacji systemu oligarchicznego, w zakresie wzmocnienia systemu podatkowego, w zakresie modernizacji armii, szkolnictwa,
O tym się teraz bardzo mówi, to jest temat główny w Armenii. Oczywiście obok działalności opozycji, która próbuje Paszynianowi zagrozić, ale no raczej nikt nie, znaczy większość społeczeństwa nie chce absolutnie powrotu do władzy klanu karabachskiego. Natomiast też jest jeszcze ważny czynnik regionalny, tak pytanie, jak będzie wyglądała rywalizacja Turcji i Rosji. Można sobie oczywiście wyobrazić scenariusz, że jeżeli na przykład Turcja będzie za dużo czegoś żądała, to wtedy Rosjanie poprą teraz silniejszych, zmodernizowanych Ormian. Ormianie mogą wtedy odzyskać część terytoriów, jakąś małą część Karabachu. Wtedy ta też siła polityczna Ormian będzie, można powiedzieć, takim bohaterem narodowym w Armenii. Ta siła, jeszcze bardziej siła prorosyjska wtedy, znaczy jeszcze ten sympatie prorosyjskie w Armenii wzrosną, więc naprawdę scenariuszy jest bardzo wiele, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, na terenie Karabachu pojawiła się no de facto baza rosyjska, tak? To jest czynnik, który stanowi bardzo, znaczy wielkie wyzwanie, nie tylko dla Armenii i Azerbejdżanu, ale dla Gruzji, dla Iranu, też dla państw, można powiedzieć, Azji Centralnej, bo Rosjanie zmienili status quo. To status quo, które funkcjonowało na początku lat 90., od lat 90. teraz uległo zmianie. Powiedział dr Michał Sadłowski, prawnik wykładający na Uniwersytecie Warszawskim, zajmujący się systemami prawnymi w Europie Wschodniej oraz sytuacją polityczną w tych krajach tego regionu. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję, do widzenia. I do usłyszenia.